Aby przenieść wybrany przez nas element z jednego obrazka na drugi, tak aby znajdował się on w pożądanej przez nas pozycji, należy w pierwszej kolejności otworzyć obrazki, na których będziemy pracować. Ja tutaj sobie wybrałem dwa takie zdjęcia i moim zadaniem będzie przeniesienie tego liścia klonu na jeden z kwadratów tej chorągiewki. Jeżeli w pierwszej kolejności bierzemy naszego liścia klonu i musimy go dokładnie zaznaczyć, może aby było łatwiej, wykorzystamy kadrowanie. W tym celu, aby usunąć tą stopkę, która jest tu na dole, gdyż ona nie będzie nam potrzebna, a będzie tylko utrudniała zaznaczenie. Czyli przesuwamy myszką, aby wybrać odpowiedni obszar i klikamy dwukrotnie. Ten niepożądany element nam się usunął, został sam listek. Następnie bierzemy różdżkę. Wybieramy odpowiednie progowanie, aby ono było w miarę wysokie i zaznaczamy tło. Zaznaczając tło, mamy zaznaczony też dokładny obraz liścia. Należy tylko zaznaczenie odwrócić, aby mieć cały liść. Następnie przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl-C kopiujemy liścia i przenosimy go na drugi obrazek. I teraz należy go umieścić w odpowiednim miejscu. W pierwszej kolejności używamy przesunięcia. Narzędzie, które nam go przesunie tam, gdzie chcemy. Załóżmy, że chcemy, aby on się znajdował dokładnie w tym kwadracie. Teraz będziemy chcieli, aby był on w odpowiedniej pozycji, odpowiednio odwrócony, tak jak jest odwrócona chorągiewka. W tym celu dajemy narzędzie obracanie. Klikamy na liść i go delikatnie przesuwamy, tak aby odwrócił się w odpowiedni sposób. Dajemy obróć i patrzymy na efekt. Widzimy, że trochę za bardzo nam się obrócił, ale to będziemy sobie jeszcze potem poprawiać. W każdym razie mniej więcej on tak się powinien w tym miejscu znajdować. Widzimy, że jest on trochę za duży, gdyż szubki wystają poza flagę. Dlatego też dajemy skalowanie i pomniejszamy go odpowiednio. Te kleszcze, jeżeli są zamknięte, powodują, że nasze skalowanie będzie proporcjonalne. Dlatego automatycznie ze zmianą szerokości odpowiednio według proporcji będzie się zmieniała wysokość albo na odwrót. I odpowiednio go sobie pomniejszamy. Możemy to robić klikając na rozmiar, wpisując liczbę pikseli lub też zmniejszając róg. I kiedy już go przeskalowaliśmy do odpowiedniego rozmiaru, jeszcze raz go ustawiamy tak, aby był na środku, tak jak tego chcemy. I jeszcze go lekko obracamy, aby dokonać kosmetycznych poprawek. Możemy też, ponieważ widzimy, że ta flaga jest lekko nachylona, to aby efekt był bardziej naturalny, możemy też nachylić warstwę względem osi Y. Jeszcze może ją trochę nachylę. Jeżeli taki efekt nam odpowiada, to możemy, aby się pozbyć tego zaznaczenia i zobaczyć, jak to wygląda, możemy dać zakotwić warstwę. Widzimy, że otrzymujemy taki coś. Jeżeli chcemy, aby liść wyglądał mniej naturalnie, mniej jak w przyrodzie, a bardziej jak grafika, aby bardziej pasował do tej chorągiewki, to
możemy jeszcze cofnąć zaznaczenie i dodać do niego trochę filtrów. Na przykład możemy lekko zniekształcić, zdeformować jego wygląd poprzez zwinięcie. Tak, aby nabrał trochę bardziej fantazyjnych kształtów. Klikając w odpowiednie miejsca dokonujemy deformacji. Oczywiście możemy też robić inne deformacje, na przykład go trochę powiększyć, chociaż nie wiem, czy to będzie tutaj pasowało. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, to możemy usunąć działanie naszej pracy opcją usunięcie. Ja tutaj sobie jeszcze pozwijam tego liścia, bo on był taki, bardziej wyglądał, jakby był namalowany pędzlem. I otrzymujemy taki sympatyczny efekt. Jeżeli chcemy, aby liść bardziej nam pasował do tła, to możemy zmienić mu też kolor, stosując balans kolorów. Tutaj odpowiednio możemy modyfikować poziomami kolorów, uzyskując efekt, który nam się bardziej podoba, na przykład czyniąc go bardziej czerwonawym, takim jesiennym. Możemy mu zwiększyć nasycenie żółtego na przykład. Możemy zmodyfikować lekko światła. I cały czas obserwując, jak on wygląda, aby odpowiadał temu, czego od niego chcemy. Możemy też lekko poprawić, zmodyfikować kolory, modyfikując krzywę. Tutaj widzimy w miejsca, które chcemy zmienić barwę, możemy przesuwać odpowiednio krzywę, aby uzyskać interesujący nas efekt. I na końcu, aby nadać jeszcze większej naturalności, możemy lekko zmniejszyć krycie warstwy, choć niezbyt wiele. Kiedy uznamy, że wygląd nam już się podoba, no to ostatecznie kotwiczymy warstwę i otrzymujemy taki oto efekt.